Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania Agrowiadomości Non-Stop, a dziś Ministerstwo Rolnictwa odpowiada na wniosek o interwencję w sprawie zaniżonych cen skrobi ziemniaczanej. Samorząd Rolniczy z Dolnego Śląska chce uznania obecnej sytuacji w rolnictwie jako nadzwyczajnej. Kończy się wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 rok i dobiega końca możliwość ubiegania się o pomoc na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią. W skupach kilkudziesięciozłotowe wzrosty średnich krajowych zbóż i rzepaku, stagnacja na rynku żywca wieprzowego, lekkie zwyżki w cenach wołowiny i brojlerów kurzych. Na zakończenie programu podsumowanie sezonu uprawy ziemniaków w całej Polsce w raporcie przedstawicieli terenowych Grupy Azoty. W poprzednim wydaniu Agrowiadomości Non-Stop informowaliśmy o wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o interwencję w sprawie zaniżonych cen skrobi ziemniaczanej. Przypomnijmy, wniosek samorządu rolniczego dotyczył niskich cen skupu ziemniaka oraz narzuconych jednostronnie warunków umów przez zakłady przetwórcze. W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik potwierdził, że ceny ziemniaków skrobiowych w hurcie są znacząco niższe niż ziemniaków jadalnych, co niewątpliwie może wywoływać niezadowolenie wśród producentów. Według resortu rolnictwa jednym z powodów niskich cen ziemniaków skrobiowych jest pandemia COVID-19. Producenci skrobi ziemniaczanej w Polsce mają jeszcze zapasy niesprzedanego towaru wyprodukowanego w ubiegłym sezonie. Podobna sytuacja w tej branży ma miejsce w całej Europie. Ponadto w bieżącym sezonie ze względu na dużą ilość opadów ziemniaki szybko się psują i nie mogą być dłużej przechowywane, stąd duża ich podaż do przetwórstwa. Sytuacja ta powoduje, że zakłady skrobiowe posiadają dużo towaru i nie muszą zachęcać rolników do dostarczania im ziemniaków, informuje Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie wiceminister Bartosik zapewnia, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco monitoruje rynek ziemniaków w kraju. W przypadku ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej na tym rynku będzie podejmować odpowiednie działania. Po notowaniach cenowych przedstawiciele terenowi Grupy Azoty podsumują kończący się sezon produkcji ziemniaka na obszarze całego kraju. Dowiemy się, jak planowały ziemniaki w poszczególnych częściach Polski oraz jakie były największe problemy w tym sezonie w ich produkcji. Samorząd Rolniczy z Dolnego Śląska zwrócił się za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych do ministra rolnictwa o uznanie obecnej sytuacji w rolnictwie jako nadzwyczajnej. Rozwiązanie takie umożliwiłoby rolnikom odstąpienie od programów pomocowych w ramach umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Samorząd Rolniczy zwraca uwagę, że wielu producentów skorzystało chociażby z PROW na budowę i modernizację budynków na produkcję prosiąt i podpisali umowy na warunki utrzymania świń w pewnej ilości przez 5 lat. Obecnie z powodu ASF i kryzysu na rynku trzody chlewnej dopłacają oni 160 zł do wyprodukowanej sztuki. Dalsza realizacja zawartych wcześniej umów przy obecnej sytuacji na rynku trzody chlewnej doprowadza gospodarstwa do utraty płynności finansowej oraz bankructw. W podobnie trudnej sytuacji znaleźli się producenci ziemniaka skrobiowego. Zadeklarowali oni w umowach z ARiMR określony areał do obsadzenia. Niestety w międzyczasie koniunktura na tym rynku mocno się pogorszyła i rolnicy są zmuszeni do sprzedaży ziemniaków poniżej opłacalności ekonomicznej gospodarstwa. Producenci mleka również znaleźli się w trudnej sytuacji. Korzystając z PROW, rolnicy zmodernizowali swoje gospodarstwa, zainwestowali pieniądze, aby ich praca była lżejsza, a efekty ekonomiczne większe. Niestety obecnie kwota za litr mleka jest niewystarczająca na pokrycie kosztów produkcji i efektywne funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Beneficjenci, którzy skorzystali z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mają coraz większe problemy ze spełnieniem warunków zawartych w umowach. Wiele gospodarstw, często prowadzonych od pokoleń, walczy o przetrwanie. Sytuacja pandemiczna również nie sprzyja gospodarowaniu, bowiem jest to czas niepewności i destabilizacji rynków zbytu dla rolników. W związku z powyższym Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskuje o skierowanie pism do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem uznania obecnej sytuacji jako nadzwyczajnej oraz zawnioskowanie w związku z tym o możliwość zmiany zapisów w umowach o wieloletnim utrzymaniu wielkości stad, ilości nasadzeń i temu podobnych, które rolnicy zobowiązali się wypełnić w podpisanych umowach zwalniających rolników z sankcji spowodowanych niewywiązaniem się z pierwotnych zobowiązań, apeluje prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys.
Zdaniem samorządu rolniczego uznanie przez resort sytuacji nadzwyczajnej w rolnictwie mogłoby spowodować, że rolnicy będą mogli odstąpić od programów pomocowych w ramach umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to jest PROW 2014-2020 oraz innych programów, z jakich korzystają. Nieco ponad tydzień, tyle jeszcze potrwa wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 rok. Do 19 listopada na konta bankowe rolników wpłynęło ponad 11,5 miliarda złotych. 1 170 000 rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymało zaliczki z tego tytułu w wysokości 9 miliardów 140 milionów złotych. Z kolei około 850 tysięcy beneficjentów otrzymało blisko 2 miliardów 120 milionów złotych zaliczkowych płatności obszarowych PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło około 1 300 000 rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15 miliardów 630 milionów. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 rok sięga nieco ponad 3 miliardy złotych. Jak co roku również biura powiatowe stanęły na wysokości zadania, żeby wypłacić zaliczki, wniosek musi być obrobiony, przejść kontrolę kompletności, kontrolę administracyjną. Ci rolnicy, którzy byli kontrolowani na miejscu i nie ma raportów, takich zaliczek nie otrzymają, a jeżeli otrzymają, to w pomniejszonej wysokości z tych obszarów, w której te kontrole nie były przeprowadzone. Jest to stosunkowo niewielka grupa rolników. Rolnicy oczekujący na wypłatę zaliczek powinni sprawdzić, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze wrócą do agencji. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko do końca tego tygodnia można ubiegać się o pomoc na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią. O wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń, bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4, zachowanie lokalnych ras świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed tym zjadliwym i porażającym całe stada wirusem, mogą inwestować w płoty, w furtki, w niecki dezynfekcyjne, w urządzenia do dezynfekcji, również w budowę wiat, które zabezpieczają na przykład słomę przed dostaniem się różnych dzikich zwierząt, które są nosicielami afrykańskiego pomoru świń. I tutaj wsparcie do 100 tysięcy, do 80 kosztów kwalifikowalnych zostaje rolnikowi zwrócone. Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Kwota pomocy w tym przypadku wynosi maksymalnie 1 000 000 zł. Na razie w tegorocznym naborze, który rozpoczął się 28 września, do agencji wpłynęło blisko 150 wniosków. Rolnicy, którzy chcą chronić gospodarstwa przed ASF, ubiegają się o blisko 7 milionów złotych, zaś spółki wodne i ich związki o ponad 1 300 000 złotych wsparcia. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczać do placówek agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, a także elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Ciągle jedynie w skupach żywca wieprzowego nie widać powodów do radości. W ostatnim tygodniu tylko w przypadku świń średnia krajowa miała wartość ujemną. Znaczne wzrosty zapisaliśmy przy średnich krajowych wszystkich zbóż i rzepaku. Do góry również żywiec wołowy i brojlery kurze. Jedynie w województwie lubelskim cena za tonę pszenicy konsumpcyjnej jest niższa niż 1100 zł. W pozostałych województwach płaci się za nią coraz więcej. Maksymalna cena dla Polski zyskała w ostatnim tygodniu 60 zł. Wzrosty w wielu miejscach wywindowały średnią krajową o kolejne 43 zł w górę. Jej wartość przekroczyła granicę 1200 zł.
Granicę 1100 zł pokonała średnia krajowa pszenicy paszowej, która w ostatnim tygodniu zyskała 46 zł, a w skali miesiąca jest droższa o ponad 12%. Zyskiwały widełki cenowe w poszczególnych województwach. Z 5 do 3 spadła liczba miejsc, gdzie mamy do czynienia z trzycyfrowymi cenami. Maksymalna dla Polski poszybowała o 110 zł w górę. Prawie tyle samo, bo 100 zł zyskała najwyższa cena dla Polski oferowana za tonę pszenżyta. W Wielkopolsce osiągnęła ona wartość 1200 zł. Na drugim biegunie niezmiennie cena z Mazowsza o 400 zł niższa. Średnia dla Polski zyskała, wraz ze wzrostem w całym kraju, 42 zł. Już tylko 5 zł brakuje jej do poziomu czterocyfrowego. Coraz więcej czterocyfrowych kwot na mapie cenowej żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu kilka wzrostów zmieniło przede wszystkim górne wartości widełek cenowych. To pociągnęło za sobą wzrost średniej krajowej o 33 zł. Zmianom nie podlegały skrajne ceny dla Polski. Rekordzistą pod względem ceny maksymalnej jest jęczmień. Za tonę tego zboża Biuro Maklerskie Giełdy Towarowej w Śremie płaci już nawet 1380 zł, czyli o 140 zł więcej niż przed tygodniem. W innych województwach kilka wzrostów powyżej granicy 1000 zł. Średnia dla kraju zmieniła się w ostatnim tygodniu o 57 zł i tylko dwóch brakuje jej do osiągnięcia wartości czterocyfrowej. W dwóch województwach zmieniliśmy ceny za tonę owsa konsumpcyjnego. W obu przypadkach zmiany pociągnęły za sobą wzrost skrajnych cen dla kraju. Na Pomorzu o 50 wzrosła minimalna, a w Wielkopolsce o 70 zł powiększyła się maksymalna cena dla Polski. Średnia krajowa powiększyła się w ostatnim tygodniu o 11 zł. Niewiele większą, bo dokładnie 13-złotową podwyżkę zapisaliśmy przy średniej krajowej kukurydzy suchej. Umocniła się ona powyżej granicy 1000 zł. Zmian widełek cenowych nie było wiele, ale jedna z nich bardzo znacząca dotyczyła maksymalnej ceny dla kraju, która w ostatnim tygodniu zyskała 80 zł. Cena minimalna bez zmian. Po ubiegłotygodniowej symbolicznej korekcie w dół w tym tygodniu znów zyskiwały ceny za tonę rzepaku. Wyraźnie zyskała minimalna dla kraju, teraz jest wyższa o 250 zł. Z kolei cena maksymalna powiększyła się o 110 zł, zbliżając się do poziomu 3400 zł za tonę. Średnia krajowa zyskała 62 zł i przekroczyła poziom 3100 zł. Nie widać wyraźnych tendencji na mapie cenowej żywca wieprzowego. W skupach raczej stagnacja, co widać po widełkach cenowych w poszczególnych miejscach. W ostatnim tygodniu kilka niewielkich korekt w obie strony. W efekcie skrajne ceny dla Polski są takie same jak w ostatnim notowaniu, a średnia krajowa jest niższa od tej sprzed tygodnia o 2 grosze. Również w przypadku żywca wołowego nie było drastycznych zmian cenowych w poszczególnych miejscach. Właściwie tylko w 3 województwach zmieniały się widełki cenowe, a ponieważ wszystkie zmiany miały pozytywny charakter, nie dziwi wzrost średniej krajowej o 8 groszy. Zmian nie było natomiast w skrajnych cenach dla Polski. Dużo pozytywnych zmian na mapie cenowej brojlerów kurzych. Niemal w każdym województwie korekty cen w górę. O 5 groszy poprawiła się w stosunku do ostatniego notowania minimalna cena dla Polski. Cena maksymalna nie uległa zmianie, ale średnia krajowa zyskała 8 groszy. Cześć! Nadszedł czas na podsumowanie sezonu ziemniaczanego w naszym kraju. Zanim jednak oddam głos pozostałym przedstawicielom grupy Azoty, opowiem, jak to wygląda u mnie. Na moim terenie ziemniak nie jest zbyt popularną rośliną do uprawy, ale jeśli już się znajdzie na polach, to dominują odmiany spożywcze. Z rozmów z rolnikami wynika, że to był całkiem dobry sezon. Zbierali oni około 50 ton z hektara i jak sami mówią, było to 15-20% więcej niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o ceny, jakie uzyskują za zebrane ziemniaki, również nie ma powodu do narzekań. Większość ziemniaków z mojego terenu trafia bezpośrednio na giełdy. I tak w zeszłym roku za worek o wadze 15 kg rolnik na giełdzie otrzymywał od 8 do 10 zł. W tym sezonie taki sam worek na giełdzie wyceniony jest na 15 zł i jak rolnicy mówią, jest to już cena do zaakceptowania. Jeśli chodzi o przebieg tegorocznego sezonu, to najwięcej problemów było z ochroną roślin przed chorobami grzybowymi. Po pierwsze, jest coraz mniej substancji, jakie rolnik może zastosować, a dodatkowo w tym roku było wilgotno i ciepło. I presja chorób była naprawdę duża. Jeśli chodzi o wilgoć, to tak naprawdę deszcz padał non-stop przez lipiec i sierpień i to bardzo utrudniało zbiór ziemniaków. Dodatkowo wilgoć ta spowodowała, że zebrane ziemniaki kiepsko się przechowują i naprawdę spora część ziemniaków dosyć szybko gnije. Jeżeli chodzi o uprawę ziemniaka przemysłowego, wyglądało to dosyć podobnie, z tym, że
Tutaj rolnicy nie mają takich powodów do zadowolenia, jeśli chodzi o ceny. Zresztą mówiliśmy o tym wcześniej już w wiadomościach. A teraz oddaję głos moim koleżankom i kolegom z kraju. A, jeszcze jedna ciekawostka, bo właśnie sobie przypomniałem. Został już rozstrzygnięty konkurs na największą pyrę Wielkopolski. W tym roku wygrała bulwa o wadze 2022 gram i została wyprodukowana ona na polach w powiecie kaliskim. A teraz moje koleżanki i koledzy z kraju. Cześć. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk i Opolszczyznę, wydaje się, że ten rok nie jest rekordowy, ale stabilny, jeśli rozmawiamy tutaj o plonie. To, co ten rok wyróżnia, to, że wiosna była bardzo chłodna i te ziemniaki troszkę się męczyły. W momencie pojawienia się wyższych temperatur całe szczęście zaczęły bardzo dużo nadrabiać. Innymi problemami to na pewno były choroby, bo w niektórych miejscach tej wody było aż za dużo. Jeśli chodzi o plony, wynosiło 20 do 60 ton z hektara. Wiadomo, bierzemy pod uwagę też te frytki, chipsy czy też jadalne. Plon, zbiory odbywały się bez większych problemów, jedynie co to, że w niektórych miejscach ziemniak był długo zielony, więc trochę w tej ziemi musiał poleżeć. Jeśli chodzi o przyszły sezon w takich gospodarstwach, to część rolników decyduje się na rezygnację z zasiewów, z sadzenia ziemniaka albo w znaczącym ograniczeniu z tego areału. Bardzo duży nakład finansowy, ale przede wszystkim też bardzo dużo pracy przy tych ziemniakach ma wpływ na takie decyzje. No chyba, że te ceny znacznie się poprawią, to wtedy będą myśleć i ewentualnie wracać również na przyszły sezon. Wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Witam, Tomasz Gajdowicz, przedstawiciel Grupy Azoty, Polska Centralna. Dzisiaj kilka informacji dotyczących ziemniaków. Nie jest to uprawa, którą spotyka się w wielu gospodarstwach, ale występuje bardzo lokalnie, ogranicza się do poszczególnych powiatów czy gmin. Dość chłodna i wilgotna wiosna spowodowała znaczne opóźnienie wschodów. Zdarzało się, że wskutek chłodów i dużej wilgotności obsada nie była wystarczająca do tego stopnia, że rolnicy podejmowali decyzję o ich przesadzaniu. Głównym problemem w uprawie ziemniaków jest coraz mniej dostępnych substancji czynnych, które zwalczają choroby i szkodniki. Dużym problemem było zwalczanie stonki, ponieważ w momencie jej występowania panowały wysokie temperatury, a skuteczność większości preparatów w tych warunkach jest dość niska. Duża ilość opadów deszczu w okresie lata spowodowała, że nie można było wykonać zabiegów na czas na zarazy ziemniaka. Wielu rolników zgłasza również problem po zbiorach z gniciem bulw pojedynczych odmian ziemniaków. Pomimo występujących problemów podczas wegetacji plony ziemniaków kształtowały się na poziomie 35 do 50 ton. W zależności od przeznaczenia cena ziemniaków kształtowała się na poziomie 20 do 45 groszy za kilogram. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć, witam z Lubuskiego. Jeżeli chodzi o uprawę ziemniaka jadalnego, w Polsce Zachodniej jest to uprawa bardzo niszowa i bardzo scentralizowana. W tym roku przebieg pogody utrudniał prowadzenie plantacji uprawy ziemniaka. Zaczęło się od zimnego maja, następnie pojawiły się susze czerwcowo-lipcowe, a jesień przywitała nas intensywnymi opadami deszczu, które powodowały rozmywanie się rybów. Ocenia się, że jakość bulw jest przeciętna, bulwy są zarażone parchem, są deformowane, są zazielenione oraz zaczynają gnić. Na pewno efektem może być to, że będzie się je źle przechowywać. Plony w tym roku są na poziomie od 35 do 60 ton z hektara, a ceny na poziomie 35-60 groszy w skupach. Pozdrawiam. Cześć, witajcie na Mazurach. Ziemniak nie jest może najbardziej popularną uprawą w naszym regionie, ale można znaleźć trochę tych gospodarstw, które się tym zajmują. Dominują oczywiście małe gospodarstwa, które robią ziemniaka na swoje potrzeby, ewentualnie na jakiś niewielki handelek. Tu ziemniak plonował na poziomie 20-30 ton z hektara, czasami mniej, czasami więcej, no ale poziom produkcji nie jest zbyt intensywny i
te plony no z tego wynikają. Tak? Jeżeli chodzi o cenę skupu, to hurtownicy pojawiając się na gospodarstwach proponowali cenę na poziomie 60-80 groszy. Jeżeli przychodził klient indywidualny, to cena jest na dzień dzisiejszy około złotówki, złoty 50 za kilogram, w zależności od ilości, od opakowania i tak dalej. Jest parę gospodarstw, które zajmują się na poważnie uprawą ziemniaka, zwłaszcza skrobiowego. No i tutaj się bardziej przykładają do produkcji, więc te plony są na poziomie 40-50, a nawet więcej ton. Skrobia na poziomie 16-18%, 18-20%. I ze skrobią chyba w tym roku był największy problem, bo odmiany, które w tamtym roku dawały świetne wyniki, rolnicy je wybierali na ten sezon wegetacyjny, one w tym roku ledwo dobijały do 17, a te, które w tamtym roku ledwo dobijały do 17, w tym roku robiło 20, więc wszystko się wywróciło. Chyba największy problem tutaj to jednak była pogoda, bo rolnicy zgodnie ci na większych arealach twierdzą, że ciężko było znaleźć takie okienko pogodowe, aby można było wykonać jeden zabieg za jednym przejazdem po całej plantacji i chyba to zaważyło na tej skrobi, na opłacalności. Ceny za skrobię, jaką uzyskują rolnicy, to jest na poziomie złoty 20, złoty 30. Jak się wykona 100% kontraktu, można parę groszy do tego dołożyć. Jeżeli się nie wykona 90% kontraktu, należy z tego trochę odjąć, więc opłacalność nie jest jakaś rewelacyjna i wielu patrzy coraz bardziej łaskawym okiem w stronę kukurydzy, chcą zrezygnować z ziemniaka na rzecz kukurydzy, bo i roboty mniej, i pieniędzy z tego jest więcej. Firmy skupujące też to widzą i na przyszły rok już proponują cenę na poziomie złoty 40, złoty 50 za kilogram skrobi, natomiast czy to przekona rolników, to się zobaczy, ale wielu jest zdecydowanych jednak na kukurydzę. Pozdrawiam z Mazur, cześć. Cześć wszystkim. Ziemniaki jadalne na Mazowszu praktycznie zostały zebrane. W tym roku zbiór był utrudniony, ponieważ od końca lipca przez cały sierpień mieliśmy opady atmosferyczne, często sięgające nawet 40-60 litrów na dobę. Zbiory w tym roku były ciekawe, od 25 ton z hektara do nawet 50 ton z hektara. Natomiast jeżeli chodzi o ziemniaki przemysłowe, tak jak tutaj widać za mną, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Zbiory w tym roku są na poziomie od 20 do nawet 60 ton z hektara. Uzależnione to jest oczywiście od nawożenia, od stanowiska, również od zasobności w składniki pokarmowe. Dzień dobry, Mirek Rogowski. Rolnicy zakończyli wykopki ziemniaków przeznaczonych na cele przemysłowe. Ziemniaki w województwie pomorskim, wielkopolskim w większości uprawiane są na cele przemysłowe, frytki, mączkę ziemniaczaną. Ziemniaki w tym sezonie plonowały bardzo różnie, od 30 do 50 ton z hektara, a było to głównie zależne od przebiegu pogody i wielkości opadów, które występowały w odpowiednich fazach wegetacji ziemniaków. W uprawie ziemniaków bardzo ważna jest skrobia. Jej zawartość w tym sezonie była na poziomie od 18 do 22%, czyli dobra. Ceny na ziemniaki, jakie mogły uzyskać gospodarstwa, to od 30 do 50 groszy za kilogram. To wyższą cenę oczywiście mogły uzyskać gospodarstwa, które produkują ziemniaki z przeznaczeniem na frytki. Rolnicy, licząc koszty produkcji, oceniają, że przy obecnych cenach minimalna opłacalność produkcji jest, kiedy plon minimalny jest na poziomie 30 ton z hektara. W uprawie ziemniaka duża grupa środków ochrony roślin została wycofana, a dostępne obecnie są mniej skuteczne. Mniejsza skuteczność powoduje zwiększenie częstotliwości stosowania i wzrost kosztów produkcji. Rolnicy uważają, że opłacalność uprawy ziemniaków z roku na rok spada. Różnica szczególnie jest widoczna, kiedy produkcja jest porównywalna na przykład do cen rzepaku, pszenicy. Pozdrawiam, Mirek Rogowski. Powiem szczerze, że ciężko o tej porze znaleźć pole, na którym byłyby w tle ziemniaki, więc stanąłem tak jak widać. Podsumowując temat sezonu ziemniaczanego, można powiedzieć, że nie był on też łatwy dla rolników. Tutaj na początku okresu wegetacji głównym problemem był termin wschodów ziemniaka, gdyż opóźniona wiosna, czy bardzo długo utrzymujące się chłody w kwietniu, praktycznie aż do początku maja, bardzo opóźniły wschody. To miało, uważam, bardzo duży wpływ też na plon. Podsumowując, ilość opadów deszcz sprzyjał, także ilość wody była wystarczająca w tym okresie wegetacji. To jednak przyczyniło się wszystko do plonów niezbyt wysokich, bądź bym
powiedział może do przeciętnych. Późniejsze wysokie temperatury i duża ilość słońca sprzyjała zawartości skrobi w ziemniakach, także porównując z rokiem poprzednim, zawartość skrobi była troszkę wyższa, natomiast plony na poziomie średnim. Głównym problemem też były nasilenie chorób grzybowych i nasilenie głównie stonki ziemniaczanej. Jeśli chodzi o ziemniaki jadalne, tutaj problem będzie głównie z przechowywaniem ziemniaka, z tego względu, że dużo jest ziemniaka porażonego chorobami i ciężko będzie utrzymać tutaj jego kondycję dobrą w przechowalni. Patrząc dalej, jeśli chodzi o uprawę ziemniaka z perspektywy rolnika, przy obecnych kosztach produkcji i nakładzie pracy, jeśli ceny kilograma skrobi bądź ceny ziemniaka jadalnego nie wzrosną, tutaj wielu, podejrzewam, rolników zastanowi się nad dalszą chęcią uprawy tej rośliny, chociażby idąc w stronę bardziej opłacalnej kukurydzy. Witam serdecznie, Kozanecki Michał. W Berlandii plony ziemniaka kształtowały się na poziomie od 15 do 45 ton z hektara. Jeżeli chodzi o zabiegi fungicydowe, to rolnicy decydowali się na 4 lub 5 zabiegów. Nieliczni także zastosowali 6 zabieg. Jeżeli chodzi o przebieg warunków atmosferycznych, to w centralnej Wielkopolsce tych opadów było zdecydowanie mniej. Natomiast południowa Wielkopolska, te opady były bardzo obfite, gdzie nawet mieli problem z odmładzaniem się ziemniaka. Jeżeli chodzi o przemysł, skrobia była na poziomie od 18 do 24% nawet. To, co najbardziej martwi, to zrzeszenia mówią o tym, że coraz mniej opłaca się produkcja ziemniaka na przemysł. Dlatego w kolejnych latach można się spodziewać, że wielu rolników zrezygnuje właśnie z tej uprawy. Serdecznie pozdrawiam z Berlandii. Cześć. Na południu kraju zakończyły się już zbiory ziemniaka. Plonowanie w tym roku jest mocno zróżnicowane i uwarunkowane było przede wszystkim od pogody. Zaczyna się ono od 15 ton i sięga nawet do 50, w zależności od regionu. Średnie kontraktowe plonowanie wynosi około 30-35 ton z hektara. Na jakość plonu i na ilość plonu w tym roku miała przede wszystkim wpływ pogoda. Bardzo mokra i zimna wiosna, mokre lato i niestety mokra jesień, kiedy zbieraliśmy ziemniaki. Niestety wielu rolnikom nie udało się w odpowiedni sposób nawozić ziemniaki, nie udało się je zabezpieczać, a następnie nie udało się je zdesykować. To niestety wpłynęło później na jakość tego ziemniaka. Jeśli chodzi o kwestię samej ceny, na chwilę obecną ceny wzrosły, bo na początku sięgały one około 40-50 groszy za kilogram, w chwili obecnej sięgają one od 60 nawet do złotówki za odmiany bardzo popularne bądź za ziemniaki bardzo dobrej jakości. Niestety, ale coraz więcej rolników deklaruje, że będzie zmniejszała ilość uprawianych ziemniaków. Niektórzy nawet twierdzą, że zrezygnują w przyszłym roku z sadzenia ziemniaka, ponieważ nie opłaca im się dalej inwestować w tą uprawę. Co się wydarzy w najbliższym czasie? Zobaczymy. Możliwe, że rolnicy zmienią zdanie na wiosnę. Na chwilę obecną niestety cena i ilość ziemniaka, którą zebrali, nie jest satysfakcjonująca. Pozdrawiam serdecznie, cześć!